No, dzisiejszy odcinek będę musiał kręcić z zakrytymi ustami, ponieważ wdałem się w bójkę z 6-7 typami. Oczywiście wygrałem, ale odniosłem pewne rany. Albo jak założę jakieś czaderskie okulary, to odwrócę waszą uwagę od tej obrzydliwości. Jako że mnóstwo osób, jakieś dwie, prosiły o kolejną część żerowania na fanpage'u, ludzie do mnie piszą, które rzecz jasna pozdrawiam. Nie mogłem przejść obojętnie, bo od tego zależy ich dobry nastrój w dniu dzisiejszym. Przypominam, że ludzie do mnie piszą, to jest taka stronka poświęcona screenom z rozmów z folderu inne. Z tego co zauważyłem, są to głównie chłopacy, którzy piszą do dziewczyn, tak zwani podrywacze internetowi. Right, time to get ready. Chcę cię poznać. Nie widać. Chcę ci pomóc. Pomóc przy czym? Chcę przyjaźni i miłości. Tutaj próba ponowienia pytania. To nie brzmi jak odpowiedź na to pytanie. Tylko chcę i chcę. Pomóc przy czym? W miłości. W jaki sposób? Chcę dziewczynę. W jaki sposób dziewczyna pomoże mi w miłości? Chcę szanować i opiekować się dziewczyną. Jesteś wolna? Pracę mam dopiero o 13, więc jeszcze tak. Cóż za wygimnastykowana odpowiedź, skrojona idealnie pod internetowych podrywaczy. Zostaniesz moją dziewczyną? Okej. To jest ten moment, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku, to znaczy bieg wydarzeń, scenariusz, który tak naprawdę od początku nie był zakładany. W sensie piszesz do jakiejś losowej baby w internecie, wyznajesz jej miłość po 3 wiadomościach, przejście z jesteś wolna do zostaniesz moją dziewczyną, dzieli zaledwie jedna wiadomość. Więc właściwie jakby to miało wyglądać? Ano tak, chcę szanować i opiekować się dziewczyną. Tu nawet nie chodzi o tą konkretną osobę. Gość może mieć po prostu jakąkolwiek dziewczynę, dowolny byt, nadający się od razu do szanowania i opiekowania się wprost po wyjęciu z pudełka. Przepraszam, że użyłem tego zwrotu, ale trochę tak to brzmi. Okej. Okay. Kocham cię z całego serca, królowo miłości. Spoko. Chcę z tobą ślub. Tak szybko. Czy to jest jakiś nowy wymiar speedrunów? O, zapomniałem, że wkleiłem tutaj moje zdjęcie. W komentarzu jest to pewnego rodzaju tradycja. Na tej stronie. Right, time to get ready. Cześć, Cze. Piękna jesteś, wiem. Aż mi... Co? Co chcesz przez to powiedzieć? Co? Co? Mówię, że aż mi... Co ci? Zgadnij. Wiesz co? Nie wiem. Na twój widok aż mi... Wiesz już? Weronika, co? No co mogło mi stanąć na twój widok? Nie wiem, to jakiś rebus? Kiedy naczytałeś się, że kobiety, czy nie tylko kobiety, po prostu ludzie w związkach albo w trakcie flirtu lubią postawić na trochę tajemnicy i niedopowiedzeń, na trochę gry. To nie do końca chyba tak działa. To nie o to chodziło. No co mogło mi stanąć na twój widok? Nie wiem. Kut. Kut. Powinnaś wiedzieć. Co to kut? Czym sika mężczyzna? Stary, stop, zakończ. To ewidentnie nie działa. Przecież nim jesteś, to powinieneś wiedzieć. No, to stanol. Aha, chcesz zobaczyć? Coś tu się absolutnie nie zgadza. To jest właśnie idealne podsumowanie internetowych podrywaczy. Kiedy przez gardło nie jest w stanie ci przejść nazwa narządu, który trzymasz w spodniach, ale jesteś w pełni gotowy wysłać jego zdjęcie losowej osobie w internecie. Chcesz zobaczyć? Nie. Żartowałem. A, to jest szczęście, tylko żartował. Right, time to get ready. Hej, mogę pisać? Szukam pocieszenia. Aha, pomożesz? W czym? Pocieszysz mnie? Po co? No proszę, masz czas jutro? Najpierw o co chodzi napisz. Chciałbym, żebyś przyjechała do mnie, pogadała może coś więcej, tylko jeden raz, bo... Chcę się zabrać. Okej. Okay. No nie da się ukryć, że w tych wszystkich sytuacjach jest coś fundamentalnie smutnego. W sensie w tych ludziach, którzy piszą po prostu do innych losowych ludzi w internecie. I oczywiście kwestia zrobienia sobie krzywdy to nie jest temat do żartów, ale przyznacie, że również jest to tak samo okrutna, jak i żenująca taktyka na wywołanie u kogoś poczucia winy. I jeszcze gorsza strategia na podrywanie ludzi w internecie. Odpisz coś, podaj adres. Tutaj gość podał. To przyjedziesz? I czy muszę coś płacić? Jesteś tam? Wezwałam odpowiednie służby. Pojawiam się za parę godzin, jak nie minut. Zależy od zadupia. Co? Za późno. Dzwoni, to odwołuj. Nie mogę, to poważna sprawa. Swoją drogą niesamowite wybrnięcie z sytuacji. Jakby autentycznie, kto wie, może faktycznie ktoś po drugiej stronie potrzebował pomocy i korzystał, był na tyle zdesperowany, że korzystał akurat z takiej formy kontaktu z kimkolwiek. Nigdy nie wiadomo. Dzwoni, to odwołuj. Nie mogę, to poważna sprawa. Możesz, weź dzwoń, pojebało cię.
pełen aplauz z mojej strony. Nie wiem, czy jest coś takiego jak niepełen aplauz. Right, time to get ready. Kochanie, jak bardzo mnie kochasz. Kochanie, kciuk w górę. Kochanie, odpisz, jak bardzo mnie kochasz. Kochanie, kochanie, chcesz mieć dzieci ze mną, tak czy nie? Kocham cię, kocha. Kochanie, kocham cię. Kochanie, kochanie, podobasz mi się. Kochanie, co robisz? Kochanie, hej. Pamiętacie, jak mówiłem coś o byciu zamkniętym we własnym ciele, o byciu zombim, o byciu skazanym na najbardziej pierwotne instynkty? Tutaj przebłysk, po prostu przebłysk, kumer, wewnętrzny kumer puścił, został uśpiony na sekundę, wypuścił człowieka. Koniec świata spowodowany czym? Ogólnie. Bym cię teraz lizał, że masakra. Ktoś w tych swoich popędach siedzi jak w takiej klatce, i czasami udaje mu się na chwilę odzyskać kontrolę. Ale potężny Shrexus, potężny kumer, który musi cały czas... Suszki. Jest po prostu potężniejszy. Oczywiście jak na razie mowa jest tutaj o uczuciach, o miłości, niekoniecznie tej cielesnej. Ale widziałem już za dużo takich rozmów, żeby nie wiedzieć, jak to zazwyczaj się kończy. Opcje są dwie. Pierwsza jest taka, że jest to prośba o wysłanie cyców. Opcja numer dwa to wysłanie zdjęcia kluski, o które nikt nie prosił, nigdy. Nawet chronologia wypowiedzi wydaje się tutaj być po prostu kompletnie odwrócona. Right. Time to get ready. Dzień dobry, kochanie. Jak się masz i mam nadzieję, że jesteś zdrowy. Cisza. Co lubisz, a czego nie lubisz? Tak, moim najlepszym kolorem jest niebieski. I lubię mnóstwo fajnej muzyki i małych kawałków rock'n'rolla. Lubię kobietę o wielkim sercu i nienawidzę chamstwa i samolubstwa. Cóż, jestem przeważnie fanatykiem sierocińca, więc uwielbiam pomagać ludziom. Okazja. Zdaję sobie sprawę, że część tych wiadomości to totalnie mogą być jakieś boty, ale jednocześnie... Right, time to get ready. Co teraz porabiasz? Gram. Jaką? Czołgi. Nie grałem w taką jeszcze. Sama w nią grasz? Z drużyną. Yhy, twoje zdjęcie na profilowym. Jest. Niezłe odkrycie. Jakie? Ups, coś tutaj... Chyba zbyt śmiały komentarz tutaj poleciał. Nie rozumiem. Co teraz masz zdjęcie profilowe na Facebooku? Pisz wyraźniej. Co teraz na tym zdjęciu, to ty jesteś Weronika, ta czarna dziewczyna. Patrząc po logice, strukturze wypowiedzi i pisowni, mam zagwozdkę. Albo to ludzkość musi się jeszcze bardzo dużo nauczyć. Ja wiem, że setki tysięcy lat to jest za mało, żeby nauczyć się języka. Albo to sztuczna inteligencja musi się jeszcze wiele nauczyć, jeżeli ten gość jest botem. Ale hej, mamy do czynienia z internetowymi podrywaczami, więc to nie jest nawet do końca istotne, czy mamy do czynienia tutaj z botem, czy prawdziwym człowiekiem. Nie widzę, że pytasz. Jesteś Polakiem? Tak, to pisz po polsku. Ojciec Anglik. A umiesz angielski? Czemu? No nie wiem czemu. Nie wiem czemu. To jest kolejna charakterystyka, która się powiela, to znaczy pamięć złotej rybki i nieumiejętność łączenia wątków wypowiedzi. Nawet jeżeli te wypowiedzi dzieli jedna wypowiedź twojego rozmówcy. Czy to jest aż takie trudne, żeby zapamiętać, co mówiło się 2 sekundy temu? Zapytaj coś. Mam nazwisko po ojcu. Postaram ci po angielsku odpowiedzieć. Trochę znam. Nie dochodzi do ciebie, co piszę? Pisz w takim języku, żebym cię zrozumiała. Piszę cały czas normalnie, po polsku. Odpisz. Ktoś włamał się na telefon, haker jakiś. Znak zapytania. Przyznacie, że jest to dosyć dziwny bieg wydarzeń. Mi, na telefon. Możliwe, że przekręca słowa. No tak, bo bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że doświadczony haker włamał ci się na telefon i poprzekręcał słowa twoich wiadomości po to, żeby przeszkodzić ci w internetowej próbie podrywu. Niż to, że po prostu niezbyt dobrze radzisz sobie z rozmawianiem, przynajmniej w internecie. Powracając do teorii z poprzedniego odcinka, w której to wszystkie te osoby, które piszą do losowych kobiet w internecie, albo wyznając im miłość po 2 wiadomościach, albo wysyłając zdjęcie kuśki po 5 minutach rozmowy, albo próbując się dzwonić, że te osoby są kontrolowane przez niepohamowaną rządzę i stają się zniewolonymi kumerami, niezdolnymi do normalnego funkcjonowania, są tylko mięsnymi robotami skazanymi na władzę swoich najbardziej pierwotnych instynktów, czyli... Nie mogę, chyba oszaleję jak nie dostanę. Zaraz oszaleję, jeśli nie zobaczę Cyce i Shrek. Kibicuję, żeby udało się uwolnić. Right. Time to get ready. Hej, hej, hej. Witałeś się wiadomość temu. Mam pytanie do ciebie. Jakie? Masz chłopaka, czy wolna jesteś? Nie. A chcesz być moją dziewczyną na stałe już? Okej. Czyli się zgadzasz?
No. Mogę przy twoim zdjęciu profilowym A nie mówiłem? Right. Time to get ready. Wyślij swoje zdjęcie. Po co? Wysyła. Ale po co? Wysyła. Kto? Wysłać twoje zdjęcia. Skąd je masz? Wysyła. Kto? Wysłać twoje zdjęcia. Wyślij swoje zdjęcie nago. Nie wysyłam zdjęć dzieciom. Ty. Ja. Wysyła. Nie. Zrobić sobie zdjęcie w staniku i majtkach. Okej, zrób. Zdjęcie kluski. Chłop zapomniał, że żeby zwracać się do kogoś w ten sposób, to trzeba go najpierw zahipnotyzować, ale jakby wypadło mu z głowy. Kompletnie pominął etap hipnozy. Right, time to get ready. Tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą przygodę z internetowymi podrywaczami. Wpadajcie na stronkę, bo jest śmieszna i smutna zarazem. Pa!